musimy dojść dopiero na miejscówę. Ale tam teren, jaki piękny wodospadzik. Fajny, ładny, ładny. Piękny. Fajny. Fajny wodospadzik, nie? Przez kogoś musiało być zrobione. Przez jakieś może plemię średniowieczne. Ładny teren. No popatrz. To nie jest naturalnie. To znaczy to nie, nie, nie. Coś ty, gdzie naturalnie? Kamienie układane? No to są skrzydłowe spokojnie. Piękne miejsce, nie? Powiem ci, że idealne do szukania złota tutaj. Piękne. Fajne potoczki. Miejsce jest piękne. Zaraz się wywrócę. Miejsce. A pierdziele. Miejsce jest piękne. No właśnie ci powiem, że może kiedyś się tutaj przyjedzie poszukać złota. Fajne miejsce, nie? No. To takie urwisko, kurde. Sobotni wypad. Rozpakowujemy sobie sprzęcik. I będziemy poszukiwać leśnych, zgubionych rzeczy, zagubionych. Pokrowiec z łopatki schować. Leśnych, zagubionych rzeczy. Coś kolega namierzył. Zobaczymy, co tutaj. Co tutaj masz? Ja ci odstawię, bo... Musisz tego ping-pongera lepszego kupić. O. Monetka. Stara, okay. Przedwojenna. Dwójeczka? No. A czy ta 50 chyba, czy dwa grosze albo... Dwa grosiki przedwojenne. Ta no. Niedzioniklowa widzę, taka obżarta. No. Czy nie? Może coś innego jeszcze? No zobacz. To jest monetka. Widziałeś? To fajne pola, kurde. No. Jakaś z tych starszych. Tylko nie wiadomo co i jak. I skąd się tu wzięła? Ty, ale to jest, wiesz co to jest? Co? Niemiecka dwójka chyba, fenol. Patrz. Myślisz? No popatrz się tu. Patrz, na kamerze lepiej widać. No, tak to. Aha. Tak mi się zdaje, chociaż. No nie wiadomo. Tu jakiś sygnalik mam. Terenik fajny tu jest. A ktoś na dole tnie drzewo chyba w lesie i wykopiemy sobie ten sygnał. Co to tu może być? Kawałek starej łyżki tylko. Przy pięknym widoczku będziemy sobie konsumować, bo będzie ładnie jak taką pogodę. Doszliśmy na szczyt.
na szczyt szczytów prawie i przepiękny widok. Stanę. O, będzie już ładniej. No, teren jest piękny. Chmury. Co dzisiaj dobrego spożywasz? Pokaż. Co to jest? Wszystko hopioł gotowane. Kaszanka hopioł. Ogórki są przekozackie. Jak ja uwielbiam takie ogórki. Kurde. Panorama. Przepiękna. Tam piękny smok. Kogoś dusi. Ciekawe jakie tu wskaźniki. Z ciekawości zobaczę potem w internecie. Smogowości? No. Ładny, teren piękny. Przed chwilą kolega takie coś znalazł, monetkę. Ale nie wiem czy nie srebrna jest, bo jest taka z takich starszych. O! Gdzieś mi wypadło, nie wypadło, myślałem, że mi spadło. Starszego typu. No ona może być Stasiu z takich srebrny, z tych starszych. Tutaj jakiś sygnał mam. Kolega kopie. Odkrywa zgubione przedmioty przez kogoś. A my tutaj wykopiemy. Co to tu jest? Zobaczymy. Nie tu jeszcze? Nie to. To jest jakieś żelastwo albo coś dziwnego. A, żelazny. Coś, jakiś dziwny przedmiot. Przedmiot z dziurką. O, tutaj mam jakiś sygnalik. A terenik. Taka stara droga jakaś biegnie, nieuczęszczana. Oj, zejdę se tędy. Fajna dróżka. Staszek, a tu jakie fajne drzewo jest, ty. Widziałeś to drzewko tu? Takie kurwa fajnym mchem porośnięte. Jakieś żelastwo. Pod drzew, ale fajne, porośnięte takie. Ale powiem ci, żelaza to jest. Patrz, same żelazo pod nim. No dziwne. Chyba do góry idziemy. Samo żelazo, pierdzi mi na żelazo. Tutaj mam jakiś sygnał. Jakiś taki na. Kurde, i deszczyk nam zaczął padać. Dobra, wykopiemy sobie to. Co to tu jest? Co my tu mamy?
Nie, gdzie to? Co to jest? O kurde. Co to wykopałem? Kawałek blaszki? Jakaś takie coś? Co to jest, to nie wiem. Teraz tutaj przetrę kawałek. Skrzydełko orzełka chyba. Ale numer. Coś takiego wykopałem teraz. Skrzydełko. Nie ma, tu nie urwałem albo... Coś tu jeszcze mamy. Może go rozwaliłem. Kurwa, ty skrzydełko znalazłem. Skrzydełko. Orzełka. Orzełka. Nie wiem, czy nie pękło. Coś tu jeszcze jest. Ty, daj mi się zajrzeć, chyba skrzydełko orzełka rozwaliłem. No bo dwie części, a może cały orzełek był. Patrz, chyba albo z czapki, albo z czegoś. Taki pęknięty, no. Coś takiego. Teraz jeszcze sprawdzimy. Może go złamałem, ale wątpliwa sprawa. Zaraz ci pokażę. Nie, łopatkę już mi. O, bo zaczęło lać. Nie, nie ma nic. Ojej. Hej, pokażę ci co wykopałem. Patrz. Muszę to wstać. Nie wiem, czy nie rozwaliłem. Patrz jakie. O kurde, ty rzeczywiście. Ty taki spory. Ale co to mogło być? Orzełek? Kurde, no tak, tak. No. Tak był. I musiało być, tu była jakaś taka plecionka, było do wpięcia. Ładne, kurde, ci powiem. To było miedziane. Ciekawe. To mogło być w ogóle tutaj głowy jeszcze. No. Mogła mieć. Tak było. O. Coś takiego, fajnie. Musiało odpaść oddzielnie i została druga część. Coś takiego, nie? No. Ciekawy strasznie tutaj. 9-4. Jakiś sygnalik tu mam? No, wysoki. Może być. Na drodze. Może komuś coś wypadło. E kurde. Mówię, że mam parta ostatnio do korzeni. Gdzie kopię to? Ale dobrze, że łopata jest odpowiednia. Ale sygnał się chyba stał nieodpowiedni. Nie, jednak jest tu gdzieś. Jeszcze wiem. Na głębi. Lubię monetki taki. Głębszych kopać. Wykopane. I co to będziemy mieć? Monetkę. Coś to. Czekaj, jeszcze raz namierzę. Coś mi to... Źbełko?
Jakiś pewnie? Niżej chyba. Dziwne. A weź nam jest swoim. Może wyżej, tam. Tu gdzieś chyba mi się zdaje. Pokaż, czekaj, teraz już nie będzie. O. Jest coś. A, monetka jest, patrz. Moneta, ty. Patrz. A mu widziałeś? Się fajnie, ładna. Fajnie się odkleiła. Kurde, no. To co to była? Fajnie odklejona, nie przyklejona była, ale... Czekaj, przetrzymy ją. Się przyczaiła na drodze. Przyczaiła się, ale patrz, mówię, że głęboko była i... Ale dupa, nic nie widać. Tam tylko kolor pozostał. Stara, kurde, no ładny kształt. No. Co? Do przeczyszczenia. Do wyczyszczenia. Tutaj mam jakiś sygnał. Za mój kolega przeszedł to chyba, bo sobie poszedł, za szybko się rozpędził. A podejrzewam, że mógłby coś napotkać, bo taki monetkowy sygnał. Ale sprawdźmy tak dla zasady. Nie sprawdzisz? To się nie przekona. O, pocisk, Staszek, pocisk. No. Kaliber 120 mm. Podglądamy kolegę z daleka, co on tam szuka. Tutaj mam jakiś sygnał w lesie, taki z żelazem przeplatający się. Staszek, scyzoryk znalazłem grzybiarza chyba. No. Co? I pisze na nim Jarzynka. Jarzyniak, nie Jarzynka, o. Zobacz jaki poszukiwacza. Napisane miał Janusz. Jarzynka. Jarzyniak. Jarzyniak. To pewnie w ogrodniczym sklepie, kurwa, nie? To, ale patrz jakie mam wgłębienia, patrz jakie w PRL-u robili chłopie specjalne na noże do obierania lepsze, żeby były. Chodzimy sobie teraz po lesie, deszcz leje. Zwiedzamy teren. I szukamy skarbów. Chodź. Nie ma za wiele w tym lasku dzisiaj, tak? Będziemy się bardziej zmieniać miejsce. Ale tu widzę, że dziki rozryły okropnie. Rozryty teren. Trochę ciemno, deszczyk pada. Jak się zieleniutko robi pięknie. Wszystko zaczyna rosnąć. Wiosna w lutym, a powinna być zima jeszcze. Tu czyściutko, pusto, nie było żadnych zbójów. A tam Staszek, dziki. Dziki łażą w ogóle po tym. No na pewno. Złapiemy dzika jak je goi. My jesteśmy jak dziki, jak powaliły się drzewa.
od wichur. O! Kurde, się tutaj troszkę... Chciałem przejść przez... Piękny potok na szukanie złota. O. W takim potoczku można szukać złota. No kto wie? Piękny. Żyłe złota mówisz? Popiskiwanie, tylko wiesz, no ciężko piasek wykryć albo takie drobinki wykrywaczem, to tak gorzej, jakby jakiś samorodek był. Chodzę sobie potoczkiem. Szukam samorodków, czy czasami jakiś nie ma. A terenik jest przepiękny. Ażem wpadł nogą do wody. Piękny terenik, wodospadzik, znaczy wodospadzik, potoczek, przepiękny do szukania złota. Trzeba kiedyś tu z sitem zawitać i przesiać troszkę kamyków. O. Tam kumpel coś sieje. Ty się nie poślizgnij i nie spadnij. Bo cię nagrywam akurat teraz, także jak spadniesz, to będzie katastrofem. No i ci się udało, na e kurde, udało ci się nawet zejść. Idę tam na ten potoczek. Ale jaka tam fajna taka. No właśnie, chcę zobaczyć zaraz. Na przestanie działać kolika. Działa? Czyli może coś fajnego będzie widać. A potrzymaj tak chwilę, tak bez ruchu. Jakieś organizmy żywe tam wie. Ale zimno w rękę. No. Kurwa, ale mi zimno. O! Tak sobie stopni, nie? Chłopie, zamarza mi ręka. O, no może być widać coś fajnego. No ona jest wodoszczelna. Przepiękny teren, piękne strumyki, piękne potoczki.
tylko miska i szukać złota. Houston, mamy sygnał. Tam kolega usiadł sobie, a ja sobie nad potoczkiem. Sygnalik wyłuskałem. Choć nie wiadomo co to będzie, ale zaraz wykopiemy. O, jakiś skalny. Kurde. Chyba płytkie coś, bo... Jakaś skalista ziemia. Tylko lepiej namierzę, bo... Skała, ty, Stary, sama skała jest. Houston, mamy poważny problem. Nie tym razem. Nie damy rady.